Adrian ma bardzo duże szanse, przygotowywał się bardzo ciężko. Robił trochę parteru z nami, trochę stójki, wywodzi się w sumie ze stójki, jest, ale radzi sobie w tej płaszczyźnie, także myślę, że nie da się przewrócić i no i w pierwszej minucie walka się skończy i będzie zwycięstwo, tak widziałem. Jakie są walory Adriana? Adrian jest silny, dynamiczny, szybki, ma dobry ground and pound, także no myślę, że i w dole sobie poradzi, i w górnej płaszczyźnie, jest mocny psychicznie na pewno, także no na pewno będzie fajnie. Na gali będzie typowe starcie Stójkowicz-Parterowiec. Czy pojedynek będzie rozegrany w stójce, czy w parterze? No myślę, że w stójce. Adrian nie da się przewrócić. A nawet jeśli da, to i umie walczyć z góry, i umie z pleców. Także dużo w tej płaszczyźnie ćwiczył, więc sobie poradzi tutaj i tutaj. No ale liczę, że pierwsza minuta, jakiś lucky punch i będzie koniec. Czy Adrian trenował parter, biorąc pod uwagę, że mierzy się z zawodnikiem z brazylijskiego jiu-jitsu? Trenował parter, trenował stójkę, trenował przekrojowo, także no jest dobry w każdej płaszczyźnie i na pewno sobie poradzi. Wierzę głęboko, że wygra. Dobrze go przygotowaliśmy i myślę, że będzie tak.